Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Bóg dobrze zna nasze stany. Dobrze zna stan naszej niewiary. Dokładnie o tym jest dzisiejsza Ewangelia. Tomasz, kiedy przestał widzieć Jezusa, pogrążył się w ciemności, zamknął się w jednym miejscu i postanowił nie ruszać się z tego miejsca. I mimo to, że inni próbowali go wyciągnąć, próbowali mu pomóc, to on odrzucał każdą ludzką propozycję. Co robi Jezus? Jezus przychodzi do Tomasza i pozwala mu dotknąć swoich ran. Ran, które tak po ludzku są miejscami kojarzącymi się z bólem, ale tak naprawdę są dowodem miłości. I dokładnie tak samo Jezus czyni w naszym życiu. Za każdym razem, kiedy popadamy w ciemność, On pozwala nam dotknąć ran, z których wypływa światło wiary i prowadzi nas w ten sposób do światłości. Ale błogosławieni ci, którzy nie zatrzymują się w tej ciemności, o tym dzisiaj pisze Ewangelia, ale którzy od razu z tej ciemności wychodzą. Każdy z towarzyszy Tomasza, apostołowie, ale też kobiety, wychodzili od razu ze swojej ciemności i na każdej z dróg czekał Jezus. Czekał Jezus ze światłem wiary. Nie traćmy czasu na zamykanie się w swojej ciemności, bo wiara kieruje do dobrego działania.